Chciałbym zacząć od takiego pytania skierowanego do Was wszystkich. Jak Wam minął tydzień od ostatniej niedzieli? Jaki mieliście tydzień? Tutaj rząd ten cudowny i niesympatyczny. Ja wiem, że ci, którzy mieli dobry, to zaraz mówią, że dobry. Chcą to powiedzieć, że mieli dobry tydzień. Oczywiście są różne dni i różne tygodnie w naszym chrześcijańskim życiu. Nawet ci, którzy mówią, że mieli cudowny tydzień, dobrze wiedzą, że nie każdy tydzień jest aż tak cudowny. Są dni, które obfitują w błogosławieństwo, obfitują w łaskę, obfitują w to, że Bóg się dotyka naszego życia. Tak namacalnie czujemy, no to słowo jest takie, wiecie, czuć, wierzymy i czujemy, że Pan jest przy nas i wtedy wszystko jest łatwiej. Są tak zwane normalne dni. Czyli dzień wtorek jest podobny do poniedziałku, a środa podobna do wtorku. Czy takie normalne, zwyczajne dni, jak w naszym życiu się zdarzają. I też w naszym życiu są dni trudniejsze. Chyba, że definitywnie zaprzeczycie, to zamykam notatki i proszę brata Jacka do instrumentu. Ale przynajmniej z mojej strony mogę powiedzieć, że są też dni trudniejsze, czy okresy trudniejsze. Chwile zmagań i doświadczeń. I stając tutaj przed Wami też chcę to powiedzieć, że właśnie taki tydzień był dla mnie, nie był to dla mnie łatwy tydzień. No, tym bardziej może to, o czym będę mówił, będzie gdzieś tak też związane z tym, co przeżywam. Ale Pan Jezus generalnie powiedział, tak w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 34 werset powiedział, że każdy dzień ma jakieś swoje utrapienia. Ja bym chciał, żeby moje życie wyglądało w ten sposób, jak się zaczynają bajki, nie wiem, braci Grimm czy inne, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, żyła sobie piękna królewna. A na ostatniej stronie jest powiedziane i żyli długo i szczęśliwie. I koniec. Pan Jezus powiedział, że każdy dzień ma dosyć swego utrapienia. I tak jest po prostu. Nie ma co udawać, że jest inaczej. Tym wszystkim oczywiście Bóg przychodzi ze swoją łaską, ze swoją mocą, ze swoim wsparciem dla naszego życia. A więc mamy dni podobne jedni do innych. Mamy dni błogosławione przez Pana, obfitujące w łaskę i mamy też chwile trudniejsze. Już od dłuższego czasu chodził za mną ten fragment Pisma Świętego, a dzisiaj chcę go przeczytać i do niego nawiązać. Jest to list do Efezjan, 6 rozdział, wersety od 10 i poniżej chcę go czytać i chwilę się z wami zastanowić nad tym fragmentem. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. I werset 13 nam mówi, abyście mogli stawić opór w dniu złym. A więc i Boże Słowo nas informuje, poucza, przypomina nam, że jest dzień zły. I w życiu dziecka Bożego, chrześcijanina, też może być zły dzień, ale przeważnie to są złe dni. Żeby to był tylko jeden zły dzień, to jeszcze te 24 godziny jakoś można przeżyć, ale jak to są już kilka złych dni, no to wtedy jest trudniej. Zły dzień to dzień pełen pokus, doświadczeń i trudności. Zły dzień to dzień nieprzewidzianych wydarzeń i sytuacji, nad którymi nie mamy mocy. Nie zależą ode mnie, po prostu stały się, a ja nie miałem wpływu na to, że to się stało. Zły dzień to dzień złych wieści.
zły dzień w naszym życiu ujawnia wszystkie nasze braki. Ale zły dzień też może objawić nam Bożą łaskę, jaka ona jest nad naszym życiem. I może najsmutniejsza rzecz z tego, co chcę powiedzieć, złych dni nie da się uniknąć. Chyba, że ktoś wie jak, to ja bardzo proszę o wskazanie mi, o radę, bo ja chętnie bym chciał wiedzieć, jak to zrobić. One nie zależą ode mnie. One nie zależą od nas, od ludzi. Tu jest powiedziane w kontekście, że ten zły dzień przygotowują nasi wrogowie, przeciwnicy, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, ze złymi duchami w okręgach niebieskich i one planują dla nas dzień zły. I w złym dniu często my jako chrześcijanie po prostu upadamy. Zły dzień obnaża wszystkie nasze słabości, pokazuje niedoskonałości naszego charakteru, obnaża, jak jeszcze jesteśmy, potrzebujemy umocnienia w Bogu. I zdarza się, że w dniu złym się potykamy, a nawet niektórzy upadają. Zadałem sobie takie pytanie, dlaczego upadamy? Dlaczego potykamy się, jak się tylko potkniemy, to się zachwiejemy, ale dalej stoimy. Dlaczego upadamy? I kiedy o tym myślałem, przychodzą mi takie bardzo oczywiste i proste rzeczy, fundamentalne dla naszego chrześcijaństwa. I dzisiaj właśnie o takich oczywistych, aż nadzwyczaj oczywistych rzeczach chcę powiedzieć. Ale mam to przekonanie, że mam mówić o rzeczach nawet oczywistych. Przypominać je sobie i nam wszystkim. Dlaczego upadamy w dniu złym? I kiedy przez te lata rozmów z różnymi ludźmi i też obserwacji swojego życia i spotkań z chrześcijanami, rozmów z nimi, zobaczyłem, że upadamy w dniu złym, dlatego że nie jesteśmy na ten dzień przygotowani. Wydaje nam się, że on nie przyjdzie. Wydaje nam się, że jutro będzie lepiej niż było wczoraj. Nie zakładamy, że może przyjść jakiś trudny dzień do naszego życia, bo przecież nikt nie zakłada, że będzie miał wypadek samochodowy. No jakbym zakładał, że będę miał dzisiaj wypadek samochodowy, to ja bym nie jechał samochodem do bo bym pojechał przecież tramwajem czy autobusem. Nikt z nas nie zakłada, że będzie miał zły dzień albo że on taki przyjdzie do naszego życia. A więc po pierwsze upadamy w dniu złym, dlatego że nie jesteśmy dostatecznie, odpowiednio przygotowani. A nie jesteśmy przygotowani dlatego, że zaniedbujemy podstawowe dziedziny czy elementy chrześcijańskiego życia. Dlatego, że zaniedbujemy podstawowe, najważniejsze dziedziny, elementy naszego życia z Panem. I znów chcę powiedzieć, jak powiedziałem o rzeczach wcześniej, o tych bardzo oczywistych. Dlatego, że zaniedbujemy modlitwę w naszym życiu. Dlatego, że zaniedbujemy czytanie i studiowanie Bożego Słowa. I dlatego, że zaniedbujemy społeczność z braćmi i siostrami, czyli społeczność z Kościołem. Jestem przekonany, że to są trzy podstawowe i fundamentalne rzeczy, które sprawiają, że w ogóle mogę iść za Panem. To są fundamentalne rzeczy. Nie mam w ogóle co mówić o czymś dalszym, o czymś głębszym. W ogóle nie ma co tam zaglądać nawet, jeśli te sprawy w moim życiu gdzieś leżą odłogiem. Jesteśmy po prostu nieprzygotowani, dlatego że te trzy sprawy zaniedbujemy. I po drugie, jesteśmy nieprzygotowani na zły dzień, dlatego że otwieramy drzwi swojego serca na wpływ tego świata. Uważam, że to są dwie fundamentalne sprawy, które powodują, że w dniu złym nie potrafimy się ostać. A więc zaniedbanie duchowego życia i z drugiej strony otwarcie się na wpływ tego świata.
chrześcijańskie życie tak na to kazanie zostało tak, w moim sercu zrobił się taki obraz łodzi, która płynie po wodzie. Wyobraźmy sobie łódź, która płynie po wodzie. I tą wodą, tym jeziorem jest ten świat. A my jesteśmy tą łodzią, która płynie po tym świecie. Jesteśmy na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Łódź nie jest wodą. Jesteśmy na. Jeżeli ta łódź jest sprawna, jest szczelna, to na czym się skupiamy? Żeby nastawić żagiel, żeby złapać dobry wiatr Ducha Świętego. Na tym się skupiamy, żeby płynąć dalej do celu, żeby znaleźć ten Boży cel i płynąć. I jak łódź jest sprawna, to jako człowiek, jako dziecko Boże skupiam się, żeby płynąć do celu. Ale co się dzieje, kiedy łódź ma dziury? To nabiera wody. A jak nabiera wody, to na czym się skupiam? Żeby wodę wylewać, żeby nie zatonąć. Na tym się skupiam. Już nie myślę o tym, żeby chwytać wiatr. Boję się, żeby moja łódź nie zatonęła. I te dziury, te nieszczelności w mojej łodzi, to jest właśnie otwarcie się na wpływ tego świata. A woda jest taka, że znajdzie każdą szczelinę. Mężczyźni, wiecie to. Jak źle dokręcisz, to będzie lało się choćby nie wiem co. Nic nie pomoże. Nawet modlitwa może nie zadziałać. No musi być szczelne. No woda jest taka, że każdą szczelinę znajdzie i się przeciśnie. Tak samo łódź naszego życia musi być szczelna. Bo jak nie jest szczelna, to ten świat będzie się wlewał. I może tak chociaż szybciutko wam wymienię, bo dobrze to wiecie, ale wymienię, abyście jeszcze lepiej wiedzieli. Sam sobie wymienię, żebym ja też wiedział, jeszcze lepiej wiedział niż wiem. Bo chyba nie wiem aż tak dobrze, jak wiedzieć powinienem. Więc wymienię samemu sobie. To, co otwiera nasze drzwi na wpływ tego świata, to są złe przyjaźnie, jakie mamy w tym świecie. Nazwę to toksyczne relacje, które zamiast ciągnąć nas do dobrego, to ciągną nas do złego. To, co otwiera drzwi naszego życia na wpływ tego świata, to są kompromisy z tak zwanymi drobnymi używkami. A więc mogę sobie zapalić, mogę sobie wypić z tym czy z tamtym, przecież się nie upijam i tak dalej, i tak dalej. Ja to otwieram drzwi na wpływ tego świata. Nie znam takiego przypadku, żeby się na tym skończyło. Dziś robisz to, a za rok nie chcę nawet myśleć. Złe patrzenie. Oglądanie rzeczy, na które nie powinniśmy patrzeć. Pełne przemocy i erotyki. To otwiera nas na wpływ tego świata. W końcu złe słuchanie. Złe słuchanie. Wczoraj szukałem pewnej książki, bo chciałem ją komuś podarować, ściągnąłem ją z półki. Ta książka ma chyba 20 lat. To jest stara pozycja chrześcijańska. Z początków mojego życia, kiedy ja się nawracałem w Chrystusie. I tam znalazłem artykuł, już gazeta jest pożółkła. Nie wiem, czy to taki papier wtedy wydawali, ale myślę, że ten ma z 20 lat może, chyba może nie wiem. Nie wiem, nie będę przesądzał, ile ma. I to jest świecki artykuł, który włożyłem sobie do tej książki. To jest powiedziane, i ten artykuł jest zatytułowany Heavy Metal, muzyczny arszenik młodzieżowej duszy. Kiedyś gdzieś go znalazłem i może przeczytam wam kilka zdań. To kto napisał? Świecki człowiek, to nie chrześcijanin pisał. Przynajmniej nic nie wiem, żeby ten człowiek był chrześcijaninem. Wracając do muzyki młodzieżowej, nie wszyscy o tym wiedzą, że płynną granicę pomiędzy okultyzmem a satanizmem zatracili Beatlesi, gdy w nagraniu płyty W with Album w 1968 roku przekazali do podświadomości słuchaczy tak zwaną Ewangelię Szatana. Tam dalej jest powiedziane, Beatlesi przy otworzeniu
odwrotnym słów tej pieśni brzmi ona: podekscytuj mnie seksualnie, martwy człowieku, będącą aluzją do Chrystusa. I tak dalej, i tak dalej. 68 rok, 40 lat temu. A kiedy w dzieciństwie raz usłyszałem utwór tego zespołu, to później przez 3 dni mi się sam nucił. Nie mogłem go wyrzucić z głowy. Taki zespół powinien być zdyskwalifikowany w chrześcijańskim świecie od razu. Od razu. Który stosował metody przekazania do podświadomości pewnych rzeczy. Jak ja mam się fascynować czymś, co obraża wprost mojego Pana, co hańbi mojego Pana. Jak ja mogę to wspierać, kupować ich płyty, wydawać pieniądze na to. Jak mogę? Nie wiem, czy mam jeszcze mówić, co otwiera drzwi na wpływ tego świata. Mam jeszcze powiedzieć coś? No już nie mam tutaj dużo rzeczy. Upodabnianie się do tego świata mi otwiera na wpływ tego świata. Gdy będę tak wyglądał, jak się preferuje, jak się nosi ten świat, to będę kolegą, jednym z nich. To będę jak oni. Poczytaj, możemy to wysłuchać w różnych kazaniach. To tylko niektóre rzeczy. Otwieranie swojego życia, rzeczywistego życia na wpływ. To są te niewidzialne dziury w łodzi. One są może na początku bardzo malutkie. Ale nabieramy wody. Po prostu jej nabieramy. Później zamiast rozwinąć żagiel, to zaczynamy zajmować się tym, żeby nie utonąć. Zaczynamy wypompowywać tą wodę cały czas. Bo czujemy, że nas ciągnie ona na dół. Pójdźmy dalej. Jak przygotować się na zły dzień? Bo o tym jest ten fragment Pisma Świętego, który przygotowałem. Jak przygotować się na zły dzień? I werset 10 mówi tak. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Pozwólcie, że chwilę się skupię na tym słowie. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Więc bardzo jasne wskazanie, że ja nie jestem w stanie poradzić sobie, sprostać w dniu złym, jeśli nie jestem umocniony w Panu i w potężnej Jego mocy, czyli dwa razy jest wskazanie na Pana. Podwójne wskazanie i w Nim, i w Jego mocy. Podwójne wskazanie na Pana. Umacnij się w Panu i w potężnej Jego mocy. To jest jak gdyby sprawa fundamentalna. Nasze wszelkie zasoby ludzkie są absolutnie niewystarczające, by sprostać wyzwaniom, które niesie nam ze sobą zły dzień. My musimy być całkowicie w Bogu zanurzeni, aby sobie poradzić i dać odpór temu. Jak się umocnić w Panu? Ktoś ostatnio opowiedział mi taki przykład, taką historię, on mówi, że to była prawdziwa historia, chcę wam ją opowiedzieć. Oto był chłopiec, którego mama miała ogród warzywny i sadziła w tym ogródku warzywa i kwiaty. I on tam cały czas musiał być koło tej mamy, bo ona dużo czasu poświęcała na, żeby te warzywa i kwiaty wyhodować, czy żeby je uprawiać, bo one były takie dorodne. I pewnego dnia ten chłopiec powiedział tak, że mamo, wydziel mi kawałek grządki, zasadzimy tam dla mnie kwiaty i zasadzimy tam dla mnie warzywa i ja będę je też uprawiał razem z tobą. Mama powiedziała: jak najbardziej, synu, wydzielili kawałek grządki, posadzili co trzeba, zasiali kwiaty i razem wspólnie syn i mama uprawiali
tą grządkę. Po pewnym czasie syn przyszedł i stwierdził, że u mamy rośnie lepiej. Że u mamy te kwiaty są takie już wyższe, te warzywa są takie zieleńsze, a u niego to wszystko takie mizerne. I zastanawiał się, co zrobić, żeby dorównać mamie. I wpadł na pomysł, jak to młodzi chłopcy, podchodził do swoich warzyw i kwiatów, łapał je i podciągał tak do góry. Żeby one były też takie wyższe. Żeby też tak bardziej, no, wyglądały na większe. Podciągał tak przez dwa, przez trzy dni, któregoś dnia przyszedł, patrzy i wszystko suche. Wszystko obumarło. Po co mówię ten przykład? No, mi się bardzo spodobał ten przykład, zapamiętałem sobie go. Ten przykład mówię po to, żeby nam powiedzieć, że w chrześcijańskim duchowym życiu nic nie naciągniesz. Tam się nic nie da naciągnąć. Tam się nie da nabrać powietrza i wyprężyć i powiedzieć, jaki ja jestem the best. Nie, tam nic nie zrobisz takiego. Albo uprawiasz, albo podlewasz, albo pielęgnujesz i dbasz i będzie ci się rozwijać duchowe życie, albo będziesz naciągał. I pewnego dnia będzie totalna klapa. To wszystko po prostu obumrze, upadnie. Jak umacniać się w Panu? I powiedziałem, że wrócę do tych podstawowych rzeczy. Umacniamy się w Panu poprzez podstawowe zachowanie podstawowych, elementarnych zasad chrześcijańskich w naszym życiu. Podstawowe sprawy powodują, że w Panu się umacniamy. Po pierwsze, umacniamy się w Panu poprzez codzienne rozmawianie z Bogiem. Poprzez codzienne rozmawianie, poprzez codzienną modlitwę, poprzez codzienną społeczność z Panem w modlitwie. W ten sposób umacniamy się w Panu. Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii. Tu nie ma żadnego wielkiego wysiłku, zadania dla nas do zrealizowania. Nie trzeba wchodzić na Mount Everest, żeby być bliżej Boga. Albo w kosmos się wystrzelić, żeby być bliżej Boga. Nie trzeba. Może byśmy bardziej o tym myśleli, gdyby właśnie tak trzeba było. Może byśmy angażowali się w takie formy. A Bóg mówi tylko rozmawiaj ze mną codziennie. Przez to umacniasz się w Bogu. Dominika teraz wróciła z chrześcijańskiego obozu i pytaliśmy ją, jaki był program tego chrześcijańskiej kolonii, jakie były poszczególne plan dnia. I ona nam wymieniała, jaki był plan dnia. I między innymi powiedziała i około, nie wiem, czy pół godziny, czy godzinę, już teraz nie pamiętam, cichy czas. Co to jest ten cichy czas? No każdy miał czas na czytanie Pisma Świętego i modlitwę. Na kolonii, cichy czas. A co jest, jak się kolonia skończy? Słuchajcie, a jak jest z naszym życiem? Czy mamy cichy czas? Oczywiście nie rozumiemy pod tym cichy czas w domu, ciche dni. Nie o tym mówię, nie ciche dni. Cichy czas z Panem, cichy czas z Bogiem. Czy tylko na urlopie masz cichy czas? Czy masz cichy czas w swoim dniu? Czy on nie jest aż na tyle ważny, żeby go mieć? Jak on nie jest na tyle ważny, żeby go mieć, to gwarantuję ci, że w Panu się nie będziesz umacniał. Tu nie ma żadnej filozofii. To są elementarne rzeczy, podstawowe, najbardziej fundamentalne. Rozmawiaj z Bogiem. Dalej. Drugi fragment, czy druga rzecz, to powiedzcie mi, co mam w notatkach. Druga rzecz, która buduje nasze chrześcijańskie życie, umacnia nas Panu. Czytanie Słowa Bożego. Ja mam też tak. To każdy może takie kazanie wygłosić w tym zborze. Czytanie Słowa Bożego. To jest sprawa, to jest kolejny filar, sprawa fundamentalna i podstawowa. I chcę wam powiedzieć, że to nie jest opcja dla twojego chrześcijaństwa.
Niektórzy chyba tak myślą, że czytanie Pisma Świętego to jest takie hobby. Że są chrześcijanie, którzy mają takie hobby, że czytają więcej Pisma Świętego niż inni. A inni mają inne hobby i sobie w tym czasie robią coś innego. Jedni są zaangażowani w takie spędzanie wolnego czasu, a inni w takie i wszyscy jesteśmy the best. Jesteśmy wszyscy dobrzy. Czytanie Pisma Świętego to nie jest żadne hobby ani opcja. Chciałbym, żebyś sobie pomyślał, że to, że oddychasz, to też jest opcja. Możesz nie oddychać, a co mi tam. Spalę mniej tlenu, będzie więcej tlenu dla sąsiada. Wiesz, oddychanie nie jest opcją. Nie oddychasz, jesteś martwy. Tyle. W chrześcijańskim życiu to jest tak samo. Nie czytasz, umierasz. To nie jest żadna opcja. To jest sprawa życia i śmierci. Być albo nie być. To jest w tych kategoriach. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, znów ta fundamentalna sprawa, jeśli chodzi o nasze umacnianie się w Panu i chrześcijańskie życie. Co mam pod punktem 3, siostry bracie? Chyba, żeście mi ściągali przed kazaniem, ktoś mi wziął. No, albo słuchaliście ktoś mi. Społeczność z innymi wierzącymi. I to podczas nabożeństwa, i to poza nabożeństwem. Społeczność z innymi wierzącymi. I może powiem tak. Bóg upodobał sobie to, aby używać nabożeństw do wpływania na nasze duchowe życie. Bóg w specjalny sposób wybrał nabożeństwo, aby wpływać na nasze duchowe życie. Gdzie indziej nie znajdziesz takiego wpływu na swoje chrześcijańskie życie jak nabożeństwo. To nie jest sprawa nie tylko obowiązku lub spędzenia niedzielnego przedpołudnia. To jest sprawa nabożeństwo, chrześcijańskie zgromadzenie, to jest sposób, to jest też w pewnym sensie Boże narzędzie do generalnego wpływania na całe nasze duchowe życie. Jeśli cię pozbawisz tej społeczności, to pozbawiasz się możliwości, żeby Bóg wpływał. Bóg wpływa na nas indywidualnie, ale w sposób wyjątkowy, gdy jesteśmy razem. To jest Boże narzędzie na ingerowanie, na przemienianie, na dotykanie naszego życia. Dlatego tak wiele może się zdarzyć w twoim duchowym życiu podczas zgromadzenia. Tak wiele może się zdarzyć, bo Bóg tego używa. Czy zdajemy sobie sprawę, że Bóg zaplanował to nabożeństwo? Bo jeśli myśmy je zaplanowali z bratem Jackiem i z bratem Andrzejem, to naprawdę to nie mamy tu wiele wam do zaoferowania. Ale jeśli to nabożeństwo zaplanował Bóg, ja jestem o tym całkowicie przekonany, że zaplanował je Bóg. To nie zaplanował po to, żeby wpływać na nasze życie, na życie nas wszystkich. I w zgromadzeniu to się szczególnie dokonuje. Więc nie myślmy o tym, że jest to jakaś forma spędzenia czasu i po prostu jestem chrześcijaninem, więc powinienem być na nabożeństwie. Potraktuj to, że jest to czas, w którym Bóg w sposób szczególny dotyka się twojego życia. Chwile, jedne z najpiękniejszych chwil z Bogiem przeżyłem właśnie na nabożeństwach. Gdybym nie był tam, nie przeżyłbym ich. Po prostu bym ich nie przeżył. Co bym przeżył, gdybym był gdzie indziej? Coś innego. Ale nie chwilę z Bogiem, takie jak właśnie tam. I dalej. To powiedziałem, że to nas przygotowuje na dzień zły. Te rzeczy nas przygotowują. To są fundamentalne sprawy. Modlitwa, studiowanie Słowa Bożego, społeczność. Jeśli chcemy pójść dalej. Bo to jest, bym powiedział tak, to jest, żeby żyć. To tylko tyle. To jest, żeby żyć. A gdy chcesz pójść dalej, powiedzmy, chciałbyś zrobić jakiś postęp w swoim duchowym życiu. Rozwój. Żeby ta roślinka troszeczkę podskoczyła do góry. Żebyś, to są dopiero tutaj, po tym pojawiają się następne elementy. Dopiero teraz należy powiedzieć o tym, że jeszcze trzeba by post dołożyć do tego.
Ale poznam nie zastąpi modlitwy, czytania Słowa Bożego i społeczności. Rozumiemy, tutaj możemy powiedzieć dopiero, że post. Tutaj dopiero możemy dołożyć dawanie i służenie. To jest kolejny element, pójście o krok dalej. A jeżeli chcemy pójść jeszcze kroczek dalej, to dopiero się pojawia słuchanie głosu Ducha Świętego. A jak chcemy pójść jeszcze dalej, to będzie się pojawiało krzyżowanie własnego, szarego człowieka, zapieranie się samego siebie. To są etapy dalsze w duchowym naszym rozwoju. Ale jeśli program minimum, ten podstawowy jest niezrealizowany, to o czym mamy mówić? Pomyślmy sobie, jak możemy pójść dalej w naszym rozwoju? To są sprawy tak oczywiste i tak fundamentalne. Mówię o tym, powiedziałem, żeby nas wszystkich, by nam to wszystkim przypomnieć, odświeżyć, odnowić w nas, że tylko na tym budując możemy się w Panu umocnić i przygotować na dzień zły, aby nie popaść w wielkie tarapaty, problemy i wielkie pokuszenia. A co jest, jak dzień zły już przyszedł? Już jest dzień zły. Już po prostu jest ta zła wieść, złe okoliczności, pewne rzeczy się podziały. Musisz się z tym zmierzyć, przychodzą pokusy, doświadczenia. I o jednej rzeczy z tej listy, tutaj z listu do Efezjan chcę powiedzieć, jest powiedziane w wersecie 16, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, właśnie o tej tarczy wiary w dniu złym. Bo dzień zły jest po to, żeby nas wpędzić w panikę, żeby nam odebrać nadzieję, żeby nas pogrążyć, żeby nas wybić z Bożego pokoju, z tego rytmu Bożego życia. Dzień zły jest po to. I przynajmniej w moim życiu to tak działa, że tym podstawowym narzędziem jest tarcza. Podstawowym narzędziem, które chroni mnie, osłania w dniu złym, abym mógł go przejść, jest tarcza wiary. I króciutko o wierze. Po pierwsze, wiara w Boże obietnice. W dniu złym jest bardzo ważne, aby uchwycić się i przypomnieć sobie Boże obietnice i zaufać Bożym obietnicom w życiu. Na przykład dla mnie sprawą fundamentalną jest, i często do tego wracam, to jest Psalm 23. To jest moja tarcza wiary, ma napisana Psalm 23. Wtedy sobie mówię, Pan jest pasterzem moim, chociaż nie wiem, co się dzieje. Pan jest pasterzem moim i idę za moim pasterzem. Psalm 23. Obietnice Boże przypominam sobie w dniu złym, bo wiem, że one mogą mnie podnieść, że one mogą mnie wzmocnić, że one mogą mi dać siłę do tego, abym sprostał temu, co przyszło do mojego życia, co się pojawiło. Można cytować sobie, przypominać, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Większy jest Chrystus we mnie. Pomimo jest większy Chrystus we mnie. Mogę cytować sobie Hebrajczyków 13:6. Pan jest pomocnikiem moim. Cóż może mi uczynić człowiek? Cóż może mi uczynić człowiek? On nie jest Panem mojego losu i Panem mojego życia. Pan jest pomocnikiem moim. A więc po pierwsze, tarcza wiary to jest chwycenie się Bożych obietnic. Trzymanie się ich, przypomnienie, nawet zacytowanie sobie tych obietnic. Bo to nam pomaga inaczej się ustosunkować do tego, z czym mamy do czynienia. Wiemy, że nie mamy na to wpływu. Może czasami w ogóle nie mamy na to wpływu, ale ja chcę się w Bogu wzmocnić i tarczą stanąć przeciwko tym rzeczom. Patrząc na Boże obietnice. Trzymając się Bożych obietnic. I druga rzecz, jeżeli chodzi o wiarę, to wierzę w to, w dniu złym, że Bóg we wszystkim współdziała ze mną ku dobremu. Wierzę w to w dniu złym. Staram się w to wierzyć, staram się tego trzymać, że w dniu złym Bóg współdziała ze mną ku dobremu w tym dniu. Że to jest dzień, w którym pomimo, że jest tak źle i tak ciężko, to jest to dzień, który ma mnie przybliżyć do Boga, pomimo tego, że wydaje się, że to jest dzień, żeby mnie pogłębić. Nie. W dniu złym też Bóg współdziała ze mną ku dobremu. Nie wierzę w to, że stało się to bez Bożej woli, bez Bożego dopustu, bez Bożej wiedzy,
Po prostu tak się stało i Bóg sobie drzemnął na ten dzień i nie widzi, nie pamięta o mnie, nie wie nic o moim życiu. Ten dzień przyszedł, te sprawy przyszły, ale Bóg dobrze wie o tym i czuwa nad tym. Pan jest w tym, współdziała ku dobremu. W sobotę zadzwoniła do mnie jedna siostra i chciała się podzielić tym, co przeżywa w swoim życiu. Ja sobie pozwolę to zacytować, nie mówiąc, która to była siostra. I ona powiedziała tak, że kiedyś w jakimś życiu pojawiały się wielkie góry, wielkie problemy, to ona próbowała kopać pod tymi górami. To jest taki ładny obraz. Kopać pod problemem. Ale wiecie, jak się zacznie kopać, to się może natrafić na skałę i jest ciężko z kopaniem. No, albo się może góra nam zwalić na głowę, jak za bardzo się tak będziemy wkopywać w ten problem. Ona powiedziała, że od pewnego czasu ona wchodzi na tą górę. Że ma inną metodę wchodzić na górę. Traktuje to doświadczenie jako sposób na przybliżenie się do Boga. To jest Boże rozwiązanie. Że to, ten dzień zły może być, możemy zobaczyć, mimo tego, że jest ciężko, że jest trudno, jako sposób, przez który Bóg chce coś zmienić w naszym życiu i przybliżyć nas do siebie. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o wiarę, o tą tarczę wiary, mianowicie wierzę w to, że w Chrystusie jestem zwycięzcą. I coś wam szczerze powiem. Był taki czas, że mnie irytowały kazania. To było wiele lat temu, gdy kaznodzieje ciągle mówili, że w Chrystusie jestem zwycięzcą. Był taki okres, że mnie te kazania troszeczkę irytowały. Myślałem, no tak, pięknie, może ty jesteś zwycięzcą, ale tu jest taki problem, tu jest taki problem, tu jest takie doświadczenie, tu jest takie. A oni jeszcze mówili, w Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. To już było takie, wiecie, żeby jeszcze przeakcentować coś grubą kreską. Ja nawet nie wiem, czy taki werset jest w Biblii. Że jest użyte słowo więcej niż zwycięzca. To w pieśni chyba nie jest jakieś tak, ale w Biblii jest tylko użyte, że jesteśmy zwycięzcami. Mi to wystarczy. Nie chcę być więcej niż zwycięzcą, nie, zostanę tylko zwycięzcą. To już będzie dobrze. W Jezusie Chrystusie jestem zwycięzcą. I troszeczkę mnie, jak mówię, to słowo irytowało w pewnym okresie czasu, ale w jakimś ostatnio zacząłem rozumieć, co to znaczy być zwycięzcą w Chrystusie. Rozumieć, kiedy jestem zwycięzcą w Chrystusie. I zrozumiałem tylko tyle, że zwycięzcą w Chrystusie jestem zawsze wtedy, kiedy Chrystus jest we mnie. Zawsze wtedy, kiedy Chrystus jest we mnie, jestem zwycięzcą, niezależnie od tego, co się dzieje wokół mego życia. Dopóki Chrystus jest we mnie, to jestem w Nim zwycięzcą. I to wcale nie zależy od tego, jak zewnętrznie wygląda moje życie. To wcale nie zależy od tego. To zależy od tego, czy naprawdę jestem w Chrystusie. Bo nawet kiedy bym miał nawet umrzeć, ale umieram z Chrystusem, to jestem zwycięzcą. To jestem zwycięzcą. Wtedy nawet, kiedy się wydaje z zewnątrz, że tam nie ma żadnego błogosławieństwa, ale kiedy ja jestem z Chrystusem i wiem, że jestem z Chrystusem, to jestem zwycięzcą w obliczu tych wszystkich doświadczeń i problemów. Jestem zwycięzcą, bo jestem w Nim, a On jest we mnie. I tylko tak jestem zwycięzcą, kiedy On jest w moim życiu blisko. Więc wiara w to, że jakkolwiek, cokolwiek w Jezusie Chrystusie zwycięzcą jestem. I na zakończenie. Czy jesteś przygotowany na dzień zły? Rzucam taką myśl. Czy jesteś przygotowany na dzień zły w swoim życiu? Druga myśl. Pielęgnujesz czy naciągasz? Pomyśl, pielęgnujesz czy naciągasz swoje duchowe życie? A mamo, bo ty zawsze tak przesadzasz. Ty byś chciała, żebym był święty lub święta lub coś w tym rodzaju. A ja chcę żyć, jak wszyscy inni żyją. Podlewasz czy naciągasz? Pielęgnujemy przez Boże Słowo, przez modlitwę, przez społeczność z Kościoła. I po trzecie, weź tarczę wiary w dniu złym. Nie zastawiaj się ręką, bo diabeł ci ją złamie. Zastaw się tarczą, odbije się od niej i spadnie przed.
Możemy się już pomodlić? No, pomódlmy się. Jak?